Panie kapitanie, melduje się oficer służbowy. Nie tak, stan przygotowania. Statek jest w trakcie okrętowania i załadunku paliwa. Dziękuję bardzo. Września 1987 roku. Na nabrzeżu w Gdyni polski transatlantycki statek pasażerski Stefan Batory szykuje się do wyjścia w morze. Będzie to jego kolejny 140 rejs. Rejs szczególny. Ostatni, w którym przepłynie północny Atlantyk. Ostatni regularny rejs na trasie Gdynia-Montreal-Gdynia. Stoczni Monfalcone polskiego statku pasażerskiego, który przyjął nazwę Batory, stało się prawdziwym świętem. Zjechały delegacje z kraju. Także na miejscu grupa dziennikarzy. Jeden z nich tak opisywał później tę uroczystość. Trudno oderwać wzrok od tej potęgi, od dumnie unoszącego się dziobu, na którym białe napisy Batory napawają nas dumą. W Gdyni na nabrzeżu nie było uroczystych pożegnań. Orkiestra nie zagrała pożegnalnego marsza. Było tylko wzruszenie i łzy. Za tymi, którzy odpływali za ocean po odwiedzinach w Polsce i za tymi, którzy tam emigrowali na zawsze. Batory, a później jego następca Stefan Batory, obrosły niemal w legendę. Teraz ta legenda dobiegała kresu. W ostatniej liniowej podróży statkiem dowodził kapitan żeglugi wielkiej Hieronim Majek. Wsiadło na statek niespełna 300 pasażerów. W Rotterdamie i Londynie zaokrętowało się ponad 200. Na Atlantyk statek wpłynął więc z ponad 500 pasażerów. Znalazło się tu dla własnej przyjemności, ale byli tacy, dla których łączyło się to z podjęciem życiowej decyzji. Ta starsza pani płynęła w odwiedziny do mieszkającej w Ameryce córki. Cały czas zastanawiała się, czy tam zostać, czy powrócić do swej samotności, do własnego domku zostawionego w Polsce.
Wśród pasażerów była grupa młodych kobiet, w przeważającej większości z dziećmi, która korzystając z nowych przepisów paszportowych emigrowała z Polski na zawsze. Na emigrację zabierano więc cały dobytek, nierzadko także ulubione zwierzęta. Mąż wyjechał 2 lata temu i ja dostałam w tej chwili zezwolenie na wyjazd z dzieckiem na stałe. Wybieram się do Kanady, do Windsor, no ale zrezygnowałam z paszportu na wyjazd stały i po prostu jadę zobaczyć. No i chcę wrócić za rok i podjąć decyzję na nowo. Po prostu jeszcze się raz zastanowić. Także zostawiłam sobie na razie drzwi otwarte i dziecko tylko wyjeżdża na stały pobyt. Chcę, żeby chodziło do szkoły angielskiej. No i zobaczę, jak to będzie na tej wielkiej emigracji. No w sumie nie wiem, co mnie czeka. No wiadomo, emigrujemy po to, żeby łatwiej się żyło. Dzieci są zupełnie nieświadome. No i szybko się tutaj przystosują, myślę, no język na pewno szybko złapią i na pewno wiele z nich już nie przyjedzie. Albo po latach, kiedy już nie będzie żadnego jakiegoś tam uczuciowego związku, na pewno. Znalazło się na pokładach tych statków tysiące pasażerów różnego wieku, zawodu i narodowości. Różne względy decydowały o tym, że podejmowali tę podróż. Ale kim by nie byli, zawsze spotykali się z serdecznością załogi, z troskliwą opieką, z pełną szacunku obsługą. Na statku zawsze szanowano uczucia religijne pasażerów. Zapewniano dobry wypoczynek i zabawy połączone z atrakcyjnymi imprezami. Wszystko sprawiało, że niektórzy pasażerowie pływali tym statkiem wielokrotnie. Jest to mój 4. rejs Batory. Właściwie jest to dla mnie bardzo szczęśliwy statek, ponieważ historia zaczęła się 1982 roku, kiedy na tym statku spotkałam człowieka, który stał się miłością mojego życia i spotkałam jego na schodach. Był bardzo przystojny, zwróciła na niego uwagę, on chyba na mnie też. Później żeśmy się ponownie spotkali wieczorem na zabawie. Zaczęliśmy ze sobą tańczyć i oprócz tego, jak miał na imię, nie wiedziałam nic. Nie mogliśmy się ze sobą absolutnie porozumieć, ani jedno słowo. Próbowałam, prosiłam innych ludzi, moich znajomych, Polaków, którzy trochę mówili po angielsku, a nawet załoga statku pomagała nam ze sobą jakoś skomunikować się. I to całe otoczenie było tak szalenie romantyczne, że po paru dniach mój obecny mąż wyznał mi miłość.
Od 5 lat jesteśmy już małżeństwem, jesteśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem i nazwaliśmy Batorego szczęśliwym statkiem. Po angielsku brzmi to Lucky Boat. I traveled by Stefan Batory because I love this ship. She's my home. Podróżuję Stefanem Batorym, bo kocham ten statek. Jest jakby moim domem. Podróżuję nim, kiedy tylko mam możliwość. Płynąłem już 7 razy, 5 razy do Kanady i 2 razy do Polski. Mam na statku wielu przyjaciół i bardzo żałuję, że jest to jego ostatni rejs. Na statku każdy pasażer mógł czuć się swobodnie i nikogo nie dziwił fakt, iż Szkot lubił spacerować po pokładzie grając na kobzie. Nad tym, aby pasażerom na statku nie brakowało niczego, czuwa ponad 300-osobowa załoga. Jednym z najstarszych stewardów jest Stanisław Skawiński. Na starego Batorego jako chłopak. No i tak awansowałem później aż do stewarda. Przez cały czas byłem do końca. Później zamustrowałem na Stefana Batorego. Od początku do obecnej chwili. Z gór przyjechałem, porzuciłem góry. Pokochałem morze, no i tak się zakonserwowałem na tym morzu. No teraz schodzę na emeryturę. Ile jedzie teraz tych bywalców, co zawsze z nami pływają i płynęli, i płyną. I tak żałuję, że już nie będzie, ale ja nie myślę, żeby nie było następcy. Będzie na pewno. Takiego jesteśmy wszyscy, naprawdę takiego jesteśmy zdania. Laikowi może się to wydać dziwne, ale te kobiety pracujące w pralni to także marynarze, z których część pływa tu od wielu lat. Kuchnia Stefana Batorego to osobny powód do dumy. Statek został przecież odznaczony medalem przez Światową Organizację Gastronomiczną, a nad jakością potraw czuwa kucharz Julian Gombek. Batorego w 1991 roku wciągnięty na listę załogową jako członek załogi. Więc bywam już 37 rok. Żona pyta, ile ty w końcu w domu jesteś przez cały ten okres pływania? Ty więcej w morzu jak w domu. I my obliczali, co tylko 5 lat co byłem w domu. A tak to wszystkie lata spędziłem w morzu. To sobie nie wyobrażam pracy na lądzie, dlatego że ja tu jestem związany ze statkiem. Ja do pracy idę, ja mam pracę bliziutko, na mnie deszcz nie pada, na mnie śnieg nie pada, wiatr nie wieje. A na lądzie na autobusy czekać, te autobusy też nieregularnie chodzą, nie? Ja sobie nie wyobrażam. Batory ma po prostu najlepszych fachowców, ma wybranych na Batorego, czy mają tych ludzi tu dłuższy czas, ponieważ te ludzie bardzo składają swój wysiłek w pracę, żeby ten pasażer był zadowolony, żeby mu smakowało, no i żeby statek miał nabór pasażerów. Żeby to reprezentować, to kulinarność naszą polską. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie na balu atlantyckim w imieniu dowódcy statku kapitana Hieronima Majek, oficerów całej załogi w imieniu własnym. Proszę Państwa, dzisiejszy bal odbywa się z okazji wyjścia Stefana Batorego na Ocean Atlantycki.
rozpoczęcia żeglugi atlantyckiej przez nasz statek. Proszę Państwa, niezmiernie cieszymy się, że dopisuje Państwu atlantycka pogoda. Życzymy Państwu takiej samej, dobrej, znakomitej pogody atlantyckiej przez cały rejs. Życzymy Państwu pomyślnych atlantyckich wiatrów. Życzymy Państwu przyjemnej zabawy na dzisiejszym balu atlantyckim. Proszę Państwa, zapraszamy pierwsze bary, prosimy bardzo. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome the first to join us in waltzing. Everybody dancing. Tout le monde, dansez, dansez. Everybody. Everybody joining in. Zapraszamy Państwa na parkiet do walca na falach Atlantyku. Proszę Państwa, początek został zrobiony, to jest zawsze najtrudniejsze. Mamy już kilka par na parkiecie. Czekamy na dalsze pary, prosimy bardzo. Serdecznie Państwa zapraszamy. Pasażerowie stykają się z tą częścią załogi, która ich bezpośrednio obsługuje, ale pod pokładami pracują jeszcze dziesiątki innych. Oni też na najniższym pokładzie, niewidoczni dla pasażerów, mają swoje miejsce do wypoczynku. Do Krakowa. To nie tej sukiennicy ci dostawią, ten werdyk. Jestem starym żeglarzem i bardzo lubię pływać batorym. Jest to zawsze piękna podróż. Podoba mi się załoga, oficerowie, stewardzi oraz rozrywka. Obsługa jest według mnie najlepsza ze wszystkich statków, które znam. Pierwsza część rejsu numer 140. Statek dopływa do Montrealu. Czekają już rodziny i znajomi. Tę dziewczynkę mama ubrała na zakończenie rejsu w krakowski strój. Obie emigrują na stałe. W krakowskim stroju pożegna się ze statkiem i Polską. Rok 1936. W pełnej gali i królewskim majestacie Batory po raz pierwszy wpływa do Nowego Jorku. Ówczesna prasa tak opisywała to wydarzenie. Wchodzący w ujście rzeki Hudson polski transatlantyk został powitany przez całą flotylę małych jednostek, holowników portowych, stateczków żeglugi przybrzeżnej i motorówek, na których znajdowało się wielu set przedstawicieli amerykańskiej Polonii. Przybyli oni z różnych, nieraz najdalszych części Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w uroczystym powitaniu nowego polskiego statku. Thank you.
takich zdjęć już nikt nigdy nie powtórzy, bo w tym miejscu Stefan Batory cumuje po raz ostatni. Na pożegnanie z Montrealem kapitan wydał uroczyste przyjęcie. Znaleźli się na nim, obok kanadyjskich gości, przedstawiciele tutejszej Polonii. Nazywam się Zdzisław Adamczewski. Pełnię funkcję prezesa Komitetu Olimpijskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Kanadyjsko-Polskiej. Dzisiaj jestem zaproszony na Batory, ponieważ słyszeliśmy tą smutną wiadomość, że Batory żegna nas. Naprawdę jest nam smutno, bo Batory jest cząstką naszej polskiej ziemi, bo naprawdę ja bardzo to przeżywam, bo przyjechałem Batorym 27 lat temu, ale cała Polonia montrealska przeżywa to i smutno im, że nie zobaczymy przez jakiś okres naszego statku. 15 lat temu sam płynąłem tutaj z Stefanem Batorem, przypłynąłem do Kanady. Przed kamerą ksiądz Alojzy Kaźmierski. W Kanadzie. Jest to chyba przykre dla nas, dla Polaków, dla Polonii, bo jednak była to cząstka Polski, kawałeczek Polski, ten łącznik taki, który łączył nas tutaj w tej przybranej ojczyźnie Kanadzie. Każdy z nas, który przybył wcześniej czy później, czy nawet ci, co ostatnio przybyli, tęsknią za krajem, za Polską. My, kapłani, mamy do czynienia z tymi właśnie ludźmi, nawet z tymi starymi, którzy kiedyś przyjechali za chlebem. I dzisiaj jeszcze w testamencie zostawiam zawsze tą notatkę. Jedna chce, aby po śmierci mnie zawieziono, moje ciało tam pochowano blisko ojców swoich, w rodzinnym mieście czy wiosce tam. Ten statek Batory, który przypływa tutaj od czasu do czasu przynajmniej, był przynajmniej jakimś przypomnieniem, że jest ta Polska i przypomina o tej Polsce. I każde pożegnanie jest smutne i bolesne, a tym bardziej, jak powiedziałem, zabieracie nam cząstkę naszej Polski. Z Montrealu. Nikt nie organizował pożegnania statku, który pływał do tego portu regularnie przez 30 lat. A przecież znalazł się na nabrzeżu spontanicznie przywieziony przez zamieszkałych w Kanadzie Polaków wielki transparent z orłem i napisem „Żegnaj Batory, znakomite ambasadorze Polski”. Tych pilarów.
ciągu kilkudziesięciu lat pływania intendent Stefana Batorego Ryszard Pytlik przeszedł wszystkie szczeble marynarskiej kariery. Zakończył się okres regularnych rejsów do Montrealu. Jak się okazuje, pożyteczny bardzo. Na spotkanie pożegnalne w Montrealu padło wiele bardzo ciepłych słów za dobrą postawę załogi w czasie tych wielu lat. Statek, utrzymując regularną linię, przewoził wielu emigrantów z Polski do Stanów Zjednoczonych, do Kanady i też nie tylko. I wydaje mi się, że jeden z elementów łączności z Polonią rzeczywiście był tu bardzo ważny. Oni wiedzieli, że ten statek jest. Oni często przymierzali się do przyjazdu tym statkiem lat 5, 10, 15. Czasami się ich po prostu nawet życzenia nie spełniły. Ale sam fakt, że one były w zasięgu możliwości, że mogło się to spełnić, jest to już ważne bardzo dla nich. Statek pasażerski będzie, powinien być, tak mam nadzieję. A gdyby go nie było, to wydaje mi się, że w świadomości Polaków, nie tylko marynarzy, w tym również i mojej świadomości, załogi, z którą pływam, pozostanie coś, co niektórzy tutaj nazywają nawet jak gdyby amputacją pewnych symboli polskich. Ale jestem również przekonany o potrzebie, o wielkiej potrzebie zachowania ciągłości, jak gdyby o pięknych tradycji, które wcale nie są w tej chwili, mi się wydaje, szczególnym ryzykiem. Od 40 lat związany jest z morzem ochmistrz Jerzy Afelt. Pozostało trochę serca naszego Montrealu. No było bardzo przykro. Zacząłem swoją karierę w 48 roku. Na starym Batorym, gdzie to było też serce nasze. No i po tym przerwa. Pływanie na statkach towarowych, na promach. No i oczywiście w tej chwili jestem na Batorym. Tym tu oto statku naszym kochanym od 69 roku. No, mam jedno życzenie. Dla mnie to jest takie naprawdę serdeczne życzenie. A żebym jeszcze może stanął, gdzie będzie podnoszona bandera, polska bandera, żeby tak godnie nas reprezentowała na świecie, jak i te dwa statki pasażerskie. No i niech on będzie ten trzeci Batory. Niech będzie król polski Batory. W miasteczku, gdzie domy mają dachy spadziste, czas wolno przez małe okna ciekł. Mieszkał Jakub, jak mówią, spokojne chłopisko, niedaleko szumiał morza brzeg. Aż kiedyś po nocy nieprzespanej do rana wziął Jakub worek, zamknął drzwi. Ślady po nim na brzegu długa fala zabrała, teraz wiatrem pchane jego dni. Pokład pod stopą trzeszczy, maszty połamie sztorm. Po co się włóczysz po świecie, skoro masz własny dom? Po co się włóczysz po świecie, skoro masz własny dom? Posiwiał już Jakub, zieleń oczu spłowiała, serdecznie go wita każdy port. Ale dalej na morza tęsknotę go gnała, nie pamiętał, gdzie jest jego dom. Na pewno gdzieś jeszcze pływa Jakub po morzach, zardzewiał w kieszeni jego klucz. Pewnie drogi do domu odnaleźć nie może, zabrał mu ją marynarski trud. Pokład pod stopą trzeszczy, maszty połamie sztorm. Po co się włóczysz po świecie, skoro masz własny... Peter Kohler jest Amerykaninem, dziennikarzem i historykiem. Zawsze interesowałem się statkami pasażerskimi, jak również historią Polski. Studiowałem historię dyplomacji i stwierdziłem, że polskie liniowce symbolizują historię Polski od 1930 roku po dzień dzisiejszy. W ciągu ostatnich kilku lat widziałem 20 różnych statków pasażerskich, ale Stefan Batory jest moim ulubieńcem. Większość statków na świecie posiada dziś inną narodowość, inną flagę, a ten statek ma swój własny, piękny polski charakter. Different nationalities, different flag, but this ship has a very nice Polish heritage to it.
Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, w ramach tradycyjnego odbiórba upoczonego na pokładzie Stefana Batorego Dnia Polskiego proponujemy Państwu nasz specjalny program, który od wielu lat cieszy się wielkim powodzeniem zarówno w naszych pasażerów zagranicznych, jak i krajowych. Jest nim prezentacja polskiej solowej tańcy ludowej w wykonaniu naszej załogi. Załogi TSS Stefan Batory. Przypadła sympatycznemu pasażerowi z Anglii. Pierwsza nagroda dla zwycięzcy. Co on zrobił? Druga nagroda, drodzy Państwo. Zawsze i tym razem na pokładzie znaleźli się pasażerowie, którzy wracali do Polski. A teraz wracam do swojej ojczyzny. Jednak nie ma jak swoja ziemia, prawda? Tu wszędzie pięknie, ładnie, ale w Polsce jest najładniej. No 18 lat temu ja jechałam, jak był ten statek zakupiony dopiero. No i więcej nie będzie już rejsów polskich. To na moje stare lata lepiej wrócić tym łopem niż samolotem. Tak jak mówiłam też panu, że mogłam przecież rzeczy nadać, a wrócić samolotem. Nie, ale udałam wrócić tym statkiem. Wracam do Polski. Nie było mnie ponad 3 lata. Zatęskniłem za rodziną, za córkami, za przyjaciółmi, w ogóle za Polską. Biedna, ale moja własna. W Ameryce, w Stanach żyje się no, dosyć ciężko Polakom. Praca dosyć ciężka, praw praktycznie żadnych. No i ciągła gonitwa i obawa o pracę i o mieszkanie. Zielony się zarabia, ale jednak zawsze ten niepokój jest w człowieku i to męczy. Jestem byłym sportowcem, jestem trenerem. Ułatwiło mi to życie w Stanach ogromnie, ponieważ pracowałem w takich ciężkich warunkach. Prace wykonywałem fizyczne, poza tym prace wykonywałem na wysokościach, na tak zwanych skefach. To są wiszące pomosty na olbrzymich budynkach, na olbrzymich drapaczach chmur. Pracowałem na 50-60-piętrowych budynkach, no wykonywałem oprócz tego innych prac całą masę, w których mi się nie śniło w Polsce, że ja mogę je robić. Pracowałem na dachach, kładłem marmury, łazienki powiedzmy robiłem w tych właśnie największych budynkach. Poza tym pracowałem na tak zwanych azbestach, też w największych budynkach na Manhattanie, na wyspie, na Panam Building, na American Express. Dobrze płatne prace, ale szkodliwe dla zdrowia. Przeważnie pracują tam Polacy. Wracając z rządu Stanów Zjednoczonych, po 3-letnim pobycie, oczywiście nie były to łatwe chwile, myśmy pracowali bardzo ciężko, od rana do wieczora. Dla nas czas wspólny przebyty tylko soboty popołudniowe, jak i niedzielę, że musieliśmy żyć tylko w pewnym sensie na siebie, to było bardzo ciężko. No, żona się okazała naprawdę ambitną i odważną kobietą, która podołała temu wszystkiemu, nieraz była załamana. No pojechaliśmy konkretnie po zarobić pieniążki.
żeśmy osiągnęli cel w szybszym tempie, żeśmy zamierzali. Na dłuższą metę dla nas był za duży wysiłek. Myśmy zaczynali, za bardzo mało zarabiali pieniędzy. No ale człowiek w końcu nie może się robić niewolnikiem tego dolara, bo trzeba żyć, korzystać z tego życia, bo żeśmy z żoną przez te 3 lata w ogóle nie korzystali z życia, tylko żeśmy pracowali jak roboty po prostu. Ja z początku to osiągałem 85 godzin tygodniowo. Tyleśmy przykładowo widokówkę otrzymali z kraju, czy jakiś fragment filmu związany z naszym krajem. Taki był nam bliski, że w Ameryce jest wszystko piękne i bogate, ale to nie nasze, jak to się mówi. To jest nie nasze. A sam tak odległy człowiek szedł, myślał i wspominał i się zapłakał nieraz. To jedyna z atrakcji Stefana Batorego, której nie było na jego poprzedniku Batorym. Dyskotekowa moda przyszła wówczas, gdy Batory przestał już pływać. Eksploatacji znajduje się w nadspodziewanie dobrym stanie technicznym. Jest to przede wszystkim zasługa starszego mechanika inżyniera Jana Rackmana i jego mechaników. Przyjrzyjmy się archiwalnym zdjęciom filmowym ukazującym moment, kiedy to Stefan Batory zmienia w morskiej służbie wysłużonego Batorego. Królował ten sam człowiek, który do dziś sprawuje nad nią opiekę. Takie nasuwają mi się refleksje na przestrzeni tych prawie 20 lat, jak w kwietniu 69 roku płynęliśmy akurat właśnie w stronę odwrotną. Płynęliśmy do Kanady. Statek również pełny był pasażerów i każdy z nas myślał, jak to będzie i jak ten statek będzie się spisywał na tym północnym Atlantyku, no i jak długo będzie pływał. Nikt nie przypuszczał, że statek ten przepływa blisko 20 lat, ponieważ był kupiony w takim jakiejś formie zastępczej. Miał być w tym czasie budowany nowy statek. No niestety tak się nie stało i statek przepływał blisko 20 lat po tym właśnie północnym Atlantyku. Tak jak o starym Batorym mówiono, że był to szczęśliwy statek, lucky ship. Tak myślę, że z całą świadomością możemy powiedzieć, że ten statek również był statkiem szczęśliwym. My marynarze nie jesteśmy przesądni, ale ja wolę odpukać. Nie stało się nigdy tak, żebyśmy stanęli, czy żeby statkowi zagrażało jakieś niebezpieczeństwo. Dlatego z całą świadomością mogę, patrząc perspektywicznie, powiedzieć, że ten statek również był statkiem szczęśliwym i tak zakończa swoją żeglugę po północnym Atlantyku. Żegnanie Atlantyku było uroczystością pełną wzruszenia
zadumy. Za chwilę Stefan Batory po raz ostatni w swej 19-letniej, a 140 liniowej podróży w służbie pod polską banderą przekroczy Atlantyk Północny. Dla upamiętnienia tego faktu dokonamy opuszczenia bandery, która nam towarzyszyła w tej podróży. Możemy z podniesionym czołem twierdzić, że spełniliśmy pokładane w nas nadzieje. Dumny jestem, że mogłem dowodzić tym statkiem i pływać z taką załogą. Szczególnie w tym 140 rejsie, a 280 przekroczeniu Atlantyku. Chciałbym również podziękować Neptunowi za Atlantyk. Za Atlantyk, który nas żegna piękną od kilku dni słoneczną pogodą. Jak gdyby chciał nam wynagrodzić niewygody i sztormy, których doświadczaliśmy. Jak gdyby prosił nas o pozostanie na linii, nadal na Atlantyku, razem z nim. Dziękuję Ci, Neptunie. Kłaniamy Ci się pokornie i obiecujemy, że my tu jeszcze wrócimy. Proszę przygotować banderę do opuszczenia. Przygotować banderę do opuszczenia. Ustalił już menu pożegnalnej kolacji. Salony czekają na pasażerów. Kuchnia przygotowała dania. W tym najbardziej uroczystym dniu w ciągu całego rejsu obowiązuje najwyższa gala. Oficerowie występują tego dnia we frakach, pasażerowie w strojach wieczorowych i wizytowych. Zostali zaproszeni do kapitańskiego stołu. Thank you.
lokalną kolację, uświetnia podanie lodów, które do jadalni wnosi się płonący. Dzień kapitański kończy się uroczystym balem. Dużo myśli, oceny, rejsu, tego, w ogóle całości. One były chyba z perspektywy czasu udane. Świadczą o tym wyniki ekonomiczne, świadczą o tym liczne dowody uznania i sympatii pasażerów różnych narodowości. Ponad półwieczna żegluga pasażerska przez Atlantyk. Prawie 30-letnia żegluga pasażerska Stefana Batorego na linii Północnej Ameryki. Za chwilę te fakty będą już historią. Po prostu nie dochodzi do świadomości załogi i mojej, że to już jest koniec. Że my już jutro tu nie wrócimy, że to, co było, jest już przeszłością. Stewardzi, od których pracy zależy dobre samopoczucie pasażerów, rzadko mają możliwość korzystania w czasie rejsu z wypoczynku na pokładzie. W archiwalnych filmach z dawnych rejsów Stefana Batorego i Batorego także można znaleźć podobne materiały. Że 140 rejs Stefana Batorego dobiegnie końca bez najmniejszych przeszkód, nastąpiło wydarzenie, którego nie spodziewały się londyńskie służby meteorologiczne. Na krótko przed wejściem statku do portu w Londynie nadszedł huragan o niespotykanej tu sile wiatru. Jakby chciał rozbić Stefana Batorego, sprawdzić jego sprawność, przekonać się o umiejętnościach polskich marynarzy. Operator nie mógł tego filmować, był szary świt i zbyt duże niebezpieczeństwo. Kapitan ratował statek opuszczeniem kotwic. Wiatr zerwał obydwie, ale dzięki tym manewrom statek nie osiadł na mieliźnie. Stefan Batory i jego załoga oparły się huraganowi. Trzeba było tylko w Londynie zaopatrzyć się w nowe kotwice. Osób odchodzących na emeryturę stało się w tym rejsie symboliczną uroczystością. Chciałbym w imieniu Polskich Linii Oceanicznych, w moim własnym, w imieniu oficerów, załogi,
którzy jeszcze będą nadal pracowali na tym statku, serdecznie, bardzo serdecznie wam podziękować. Życzę dużo, dużo zdrowia i zasłużonego odpoczynku. Tyle lat już minęło, że dziś nieposłuszna urywa się myśl. Ten statek szczęśliwy przepłynął z tomórz, ale dziś nie pamięta ich już. Hej, o oh hej, hej, o oh hej, hej, o oh hej, hej, o oh hej. Gdy zobaczysz na twarzy ślad łzy, powie ci to ten przeklęty pył. Znam drogę, co znowu powiedzie wśród mórz, z drogi tej nie powraca się już. Hej, o oh hej, hej, o oh hej, hej, o oh hej, hej. Ostatni liniowy rejs Stefana Batorego dobiega końca. Razy przypływał do tego nabrzeża w Gdyni. On, jego poprzednik Batory i 8 jeszcze innych polskich statków pasażerskich, które w przeszłości pływały po morzach i oceanach. Przywoziły do kraju przedmioty, ale przywoziły przede wszystkim ludzi. Tylko w minionych 30 latach na linii Gdynia-Montreal-Gdynia Batory i Stefan Batory przewiozły ponad 300 tysięcy pasażerów. Przywoził ten statek rodziny, które spotykały się po latach rozłąki. Przywoził polskie dzieci z wojennej tułaczki. Przywoził reemigrantów, przywoził gości, którzy chcieli zobaczyć nasz kraj, przywoził prywatne osoby i oficjalne delegacje. Im wszystkim ten statek był potrzebny.